Backstage Party. Cześć moi drodzy, tu Kaśka. Witam was w programie Backstage Party w SKTV Hit na czasie. Historia zespołu, który zaprosił nas na plan swojego teledysku, jest bardzo prosta. Kamil Mikuła, Grzegorz Porowski i Mirosław Jagielski to zespół Loka, a połączył ich internet. Dziś jesteśmy gośćmi na planie ich najnowszego teledysku do singla Prawdziwe Powietrze. W tej części materiału zobaczymy rozmowę z chłopakami z zespołu. Zapraszam. Witajcie, tu Ola. Oglądacie program Backstage Party w SKTV Hity na czasie. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie na planie teledysku Prawdziwe Powietrze zespołu Loka. Dokładnie teraz znajdujemy się na Dworcu Gdańskim. Zaraz wszystko się tutaj zacznie, a ja mogę was zapewnić, że fabuła tego klipu jest bardzo interesująca i zaskakująca, dlatego koniecznie zostańcie z nami. Dziś chcę pamiętać tylko tamte dni, kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas, i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brak... Oglądacie program Backstage Party w SKTV Hit na czasie. Ze mną zespół Loka. Chłopcy, przedstawcie się na początek. Grzesiek, witam. Cześć Kamil. Cześć Mirek. Jesteście nowym zespołem, dlatego ja czekam na jakieś informacje na wasz temat. Może Kamil. Kamil, proszę. Jesteśmy jak widać trochę inni, ale to wynika z natury, bo nie chcieliśmy grać kogoś innego w klipie. I właśnie jest jak jest. A nasza historia też jest dosyć szalona, bo poznaliśmy się przez internet, tak jak gdzieś tam można też poczytać o tym w sieci. Poznaliśmy się przez internet, zrobiliśmy coś na spontanie, dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj. Ale was jest trochę więcej, więc jak to się stało, że dzisiaj tutaj tylko trzech reprezentantów? A to dlatego, że przygotowujemy się do próby w studiu, czekają na nas, no i trzeba przygotować graty, żeby to zagrało dzisiaj jeszcze próba. Nasza ciężka praca czeka dzisiaj, jutro, jedziemy na top trendy po prostu. Super, a coś na temat dzisiejszego klipu i tej dzisiejszej piosenki? No, piosenka jest romantyczna. Jest bardzo fajna. No, bardzo fajną piosenkę zagraliśmy, bawimy się tutaj nieźle. No, to dosyć z dystansu chcemy potraktować ten teledysk, nie chcemy robić jakiegoś sztywnego bardzo klipu. A jak się czujecie przed kamerami? Krępują was trochę, czy czujecie się jak ryba w wodzie? Jak ryba w wodzie. Ale to dlatego tylko, że jesteśmy naturalni. Nie każą nam grać kogoś innego i to jest fajne. Naprawdę. Także ja dla mnie spoko. A coś na temat waszych najbliższych planów. Co jeszcze będzie się działo z waszym zespołem? No myślę, że za tydzień będziemy widzieli dużo więcej. No jesteśmy w trakcie nagrywania po prostu płyty. Chcemy nagrać płytę. Mamy dużo fajnych pomysłów, ładnych melodii. I czekamy, będziemy nagrywać. Ciężka praca. Nie jest źle. No, grają nas w paru stacjach ogólnopolskich, jedziemy do Sopotu. Wszystko się układa świetnie. Wykonaliśmy 100% planu. Ja wam życzę powodzenia i obiecuję, że SKTV oczywiście będzie zawsze polowała i będzie zawsze z wami. Przypominam, że oglądacie program Backstage Party w SKTV Hity na czasie. Teledysk zespołu Loka do singla Prawdziwe Powietrze jest dość interesujący. Przedstawia historię pewnej miłości. Jakiej? Tego za chwilę dowiemy się od reżysera. Oglądacie program Backstage Party w SKTV Hity na czasie. Ze mną Jacek, reżyser dzisiejszego klipu. Witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Jacku, opowiadaj, co tutaj się dzieje, bo tutaj bardzo ciekawe postacie się nam przewijają. Tak, koncepcja jest dosyć zabawna, myślę, na teledysk. Chciałem przełamać trochę rutynę teledysków polskich i wymyśliłem bardzo taką zabawną historyjkę o człowieku, który pracuje jako hot dog na ulicy. Zakochuje się akurat w kobiecie, która jest pizzą. Znaczy w stroju pizzy, rozdaje ulotki. Jest to taki romans dwóch zabawnych postaci. Ja tam słyszałam, że tam jeszcze wkracza pan lód. O co chodzi z panem lodem?
Nie chciałbym za bardzo zdradzać końcówki, aczkolwiek mogę powiedzieć, że pan Lutz sprzedaje loda. Dosłownie z tego, tak, dosłownie sprzedaje loda dla naszego bohatera. Jest to taka historyjka, gdzie bohater zostaje, czy tak, zdradza swoją dziewczynę z inną postacią, też ciekawą, właśnie z panem Lodem. I pan Lud finalnie po prostu, znaczy próbuje tą dziewczynę odbić, ale pan Lud no, nie daje się i sprzedaje mu loda. I tak to się mniej więcej kończy, tak bardzo w skrócie. Bardzo śmieszne postacie, ale cała sprawa jest bardzo, bardzo poważna. Powiedz, długo myślałeś, żeby to akurat przez takie postacie zostało przekazane? Znaczy tak, długo myślałem nad innymi koncepcjami teledysku, które wydawały mi się wszystkie głupie i ta była na końcu. Wymyśliłem ją bardzo szybko, w ciągu 5 minut właściwie, i okazała się chyba najlepszym trafem. Jesteś geniuszem. Tak. Super, a powiedz, jak się dzisiaj układa praca na planie? No układa się dobrze, no mamy tutaj trochę poślizg, jak to zwykle bywa, czasowy, ale jest długi dzień, mamy świetną pogodę, więc jeszcze mamy dużo czasu, żeby to skręcić. Wierzę, że się uda. Dziękuję ci bardzo i oczywiście życzę powodzenia w dalszej pracy. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. To jest program Backstage Party w SKTV Hity na czasie. Bohaterowie teledysku do singla Prawdziwe Powietrze zespołu Loka są dość nietypowi. Tak nietypowi, że z nimi również postanowiliśmy porozmawiać. Przed wami człowiek hot dog i kobieta pizza. Oglądacie SKTV Hity na czasie. Ze mną pan hot dog i pani pizza. Witajcie. Witamy. Cześć. Powiedzcie mi, o co chodzi. Jestem panem hot dogiem, a to jest moja pizza. I występujemy w klipie. Czy zespołu Loka. Jesteśmy w sobie bardzo zakochani. A jak to się stało, że jak usłyszeliście, że ja mam być panem hot dogiem, to sobie pomyślałeś, kurde, rola mojego życia. To będzie śmieszna zabawa. Od razu tak pomyślałem. Czyli... No to się śmiałem, wczoraj się naprawdę cały dzień śmiałem. Jak będę wyglądał w tym hot dogu? Ja tak samo byłam ciekawa w ogóle, jak to wszystko będzie wyglądało i w ogóle no jak ja się z tym będę czuła. Macie już jakieś doświadczenie aktorskie? 5-letnie. W tamtym roku szkołę skończyłem i tak pracuję zawodowo. Prawdziwy, rasowy hot dog. A jak to wygląda w przypadku pani pizzy? Pani pizza nie jest prawdziwą aktorką z prawdziwego zdarzenia. Pani pizza sobie występowała na różnych szkolnych przedstawieniach i innego typu rzeczach, a na co dzień pani pizza sobie śpiewa. Bardzo wam dziękuję za rozmowę i muszę wam przyznać, że idzie wam świetnie, więc powodzenia dalej. Dziękujemy. Dzięki. Chciałbym odczytać z ruchu warg twoich ust to, czego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Złudzenia układają się w cały film, w którym nie chcę grać. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym programie Backstage Party w SKTV Hity na czasie. Dzisiaj byliśmy w stolicy, w naszej Warszawie, na planie teledysku Prawdziwe Powietrze zespołu Loka. Było naprawdę interesująco, a ja nie mogę się doczekać efektu końcowego. Do zobaczenia! W dzisiejszym programie Backstage Party w SKTV Hit na czasie to już wszystko. Ja was zapraszam za tydzień na kolejną premierę programu Backstage. Do zobaczenia!